Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy Was serdecznie. Nazywam się Sebastian. Zespół nazywa się Testimonium. To taka może trudna nazwa. Testimonium znaczy świadectwo, ale nie takie, jakie dostajemy na koniec roku, ale świadectwo o wartościach, świadectwo o naszym życiu z Panem Bogiem, które się staramy już od wielu, wielu lat uskuteczniać poprzez rozwijać ten nasz talent, który otrzymaliśmy poprzez piosenki, poprzez działalność w zespole, który już istnieje od 17 lat. Przyjechaliśmy z dosyć daleka, bo ponad 400 km. Taka miejscowość obok Rybnika na Górnym Śląsku, nazywa się Leszczyny. 42 tysiące ludzi, to mało jak na Górny Śląsk. W każdym razie kawał drogi, w której przyjechaliśmy, żeby uczestniczyć z Wami w tych rekolekcjach wielkopostnych. A po co to w ogóle wszystko jest? Rekolekcje to jest tak, jak coś kolekcjonujemy, na przykład ktoś coś zbiera. Kiedy się zbierało jakieś kartki do segregatorów, jakieś tam znaczki, różne rzeczy można kolekcjonować. Naprawdę, no, wszystko można kolekcjonować. Natomiast rekolekcje to jest takie powtórne gromadzenie tego, ale w kontekście wiedzy i wiadomości o Panu Bogu, po to, żeby Go bardziej poznać, żeby Go bardziej pokochać i żeby bardziej otworzyć serce na dobrą prawdę, piękno, bo w Nim jest właśnie źródło miłości, źródło dobra, prawdy, piękna. Będziemy się starać Wam i nam również w tym pomóc, bo to tak działa, że my też od Was otrzymujemy wiele informacji, wiele dobra, wiele takich interakcji, które będziemy w tym czasie przeżywać. Dziękuję serdecznie Pani Dyrektor, Waszym nauczycielom, siostrom, które nas zaprosiły tutaj. Dzięki nim jesteśmy, a w zespole gra i śpiewa moja żona Agnieszka. Nasza solistka Gosia. Będziemy się spotykać jeszcze jutro i w środę. Nie mamy dziś za dużo czasu, także by nie przedłużać, to na początek taka piosenka, którą być może słyszeliście kiedyś, ona w internecie bardzo już od lat krąży, nazywa się Lawina. Może znacie tekst, ale zanim zaśpiewamy, to jeszcze Agnieszka Was zachęci do takiej małej lawiny dobra tutaj na tej sali, bo generalnie chodzi o to, wiecie, jak się zaczyna lawina, taka prawdziwa ze śniegu, pada sobie, pada, nie, i tam nagle potem taki mały jeden płatek uruchamia tę lawinę, albo powieje wiatr, śnieg spada i zawiera coraz więcej, potem już jest ogromna siła takiej lawiny. Podobnie jest z takim małym dobrem w Twoim życiu. Uśmiechniesz się do kogoś na ulicy, powiesz dzień dobry sąsiadowi rano. Temu człowiekowi jest miło, jest życzliwy dla innych, ci z kolei dla kolejnych i tak ta lawina się toczy, a Ty byłaś, czy byłeś tym impulsem takim małym, który uruchomiło wielkie dobro. I właśnie o tym powie Wam Agnieszka. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Mam propozycję, żeby taką małą lawinę dobra tutaj i teraz na tej sali właśnie uczynić. Będzie to bardzo prosty gest. Myślę, że każdy z nas może włączyć się w tą lawinę dobra. Moja propozycja. Uśmiechamy się do sąsiada po prawej stronie, po lewej. Możemy podać sobie rękę. Jeżeli na przykład tej osoby nie znamy z imienia, bo jest z innej klasy, możemy się przedstawić. Też możemy odwrócić się do osób, które z tyłu za nami siedzą. Uśmiechnąć się. To jest nasza lawina dobra. No to jedziemy. Lawina. Zaczyna lawina, lawina, łańcuch to.
Wiecie już teraz, że wielkie, wielkie dobro może się, tak bywa zwykle, że rodzi się od takiego małego impulsu, którego możesz być autorem, autorką. Jeden dobra impuls daje i zaczyna się lawina dobra. Kolejna piosenka nosi tytuł Wypas. Wypas. No wiadomo, że wypasione może być, nie wiem, komórka, komputer, samochód, nie wiem, jakaś gra, tablet, różne rzeczy, nie? Ale z tymi wypasami jest tak, że jakbyś teraz przychodząc dzisiaj do domu, w swoim pokoju masz ten wymarzony wypas, no cieszysz się, ale ta radość trwa, nie wiem, tydzień, miesiąc, może nawet dwa miesiące. Wymyślą nowy model, szybszy komputer, nową wersję gry, coś nowszego, lepszego i już ten twój wypas przestaje być taki atrakcyjny i znowu za czymś tęsknimy. I tak można całe życie, ludzie dorośli, może nowy samochód, większe mieszkanie i tak dalej, i tak dalej. Generalnie chodzi o to, że największą frajdę nie daje to, że coś od kogoś otrzymujesz, bo to mija, ale jak coś nawet drobnego komuś dasz, naprawdę, jak coś kiedyś dałeś komuś tak z serca, bezinteresownie, to wiesz, że ta radość była większa i że trwała dłużej. Tak to już jest. Tak jesteśmy zbudowani, że większa radość jest w dawaniu niż w braniu, jak to kiedyś ktoś mądrze powiedział. Piosenka jest również o tym, że jak posiadamy takie super wypasy, no to człowiek się boi potem, żeby nie ukradli, żeby się nie zepsuło. Poświęcamy temu zbyt wiele czasu, no i tak jesteśmy niewolnikami. Ta komórka potem rządzi tobą, zamiast ty tym urządzeniem, to ona rządzi twoim czasem, ona rządzi wszystkim. Może to być gra na przykład, która tak cię pochłonie, że już zapominasz o tym, że są inni ludzie, że są koledzy, że można wyjść troszkę na dwór, można pobiegać, można coś zrobić pożytecznego i po prostu jesteś niewolnikiem takiej gry, nie? No to jest taki już zły wypas, w cudzysłowie, bo to już nie jest wypas, tylko to jest coś szkodliwego. Pan Bóg nam proponuje większy wypas, taki, który szczęście, które trwa wiecznie. Proponuje nam takie nowe życie, które charakteryzuje się tym, że potrafimy się dzielić. Nawet tym, co mamy, a mamy na pewno swój czas. O tym będzie jeszcze jutro mowa. Ale dzisiaj póki co spróbujmy się nauczyć takiego prostego refrenu. Gosia wam powie tekst. Spróbujemy powtórzyć. To jest bardzo prościutka piosenka. Uwaga. Wypas w refrenie śpiewa się tak. Nie trzeba mi nic i nie boję się. Powtórzmy. Nie trzeba mi nic. Świetnie. On po właściwych ścieżkach wiedzie mnie. Generalnie, tak? Jedziemy, wypas. Wypas. Zaśpiewamy wszyscy. Nie trzeba mi nic i nie boję się.
Ktoś kochał Cię, gdy jeszcze Cię nie było. To refren kolejnej piosenki nosi tytuł Obrońca. To jest piosenka tytułowa z naszej płyty. Wydaliśmy ich kilka, tak zwanych autorskich. Jest to utwór, który mówi o tym, że czasami mamy takie momenty w życiu, że wydaje Ci się, że nikt Cię nie kocha, nikt Cię nie rozumie, że starasz się, a tam Ci nie wychodzi i taki potrzeb złego. Daj sobie spokój, nie warto być dobrym, jesteś tam do niczego i tak dalej. Takie dołujące słowa słyszymy nieraz. No i potrzebujemy obrońcę. I teraz uwaga, takie ważne słowa, które chciałbym, żebyście zapamiętali. Dzisiaj takie proste zadanie. Przyjdziesz do domu, masz w domu takie coś największego lustra, jakie masz w domu. Stajesz przed tym lustrem tak blisko, tak gdzieś pół metra i patrzysz sobie w twarz i mówisz, ale jestem fajny. Ale jestem fajna. To jest trudne, bo my robimy wiele rzeczy, żeby się komuś podobać, żeby być zauważony, żeby, nie wiem, ktoś nas docenił. I to również ludzie dorośli, tak nawet podświadomie robimy różne gesty, żeby się czuć doceniony. Ale tak jak linie papilarne na naszych palcach są niepowtarzalne, tak każdy z nas, każda z was jest niepowtarzalny, jedyny. Nigdy nie było człowieka takiego jak ty, nie ma i nie będzie już. Dlatego życie każdego z nas ma wielką, wielką wartość. Ktoś dał za nas też życie, to życie swoje, żebyśmy byli szczęśliwi. I to jest właśnie obrońca, który kochał nas jeszcze zanim rodzice podjęli decyzję, że przekażą tobie życie. I dlatego takie ważne słowa, uwaga. Nie musisz nikogo udawać, żeby być sobą. Powtórzmy. Nie muszę nikogo udawać. Głośniej. Żeby być sobą. Będziecie pamiętać? No właśnie, ja mam nadzieję, że będziecie. Na zadanie domowe każdy staje przed lustrem, mówi, jestem fajny, nie muszę udawać koleżanki, nie muszę być jak ktoś tam, nie wiem, z gazety, z telewizji. Nie muszę udawać. Jestem sobą, taki mnie Pan Bóg kocha, tak On mnie kocha i nikomu nic do tego, tak? Akceptujmy siebie. Ludzie waszego wieku mają z tym problem, dorośli też. Wszyscy mamy z tym problem. Obrońca, posłuchajcie. Ktoś kochał Cię, gdy jeszcze Cię nie było. Kochacie, gdy jeszcze Ciebie było. Ktoś dobrze wie, co znaczy słowo miłość. Ktoś kochacie, zawsze i bez końca. Twój obrońca.
Teraz mamy dla Was taką małą niespodziankę. Jest to prosty konkurs. My zadamy pytania, cztery kolejno. Jeśli ktoś będzie znał odpowiedź, to zapraszamy tutaj do nas. Warto się przedstawić, albo powiedzieć, z której się jest klasy, my Was nie znamy. No i oczywiście udzielenie odpowiedzi, odbiór nagrody. Zasady są bardzo proste, pytania są cztery, każdy ma szansę. Uwaga, pierwsze pytanie Agnieszki. Moi kochani, pierwsze pytanie na początek, myślę, że jedno z najprostszych, tak na rozgrzewkę. Pytanie brzmi, a może najpierw takie nawiązanie. Wiemy, że przeżywamy teraz bardzo szczególny czas. Są to rekolekcje wielkopostne, czyli przeżywamy Wielki Post. I pytanie brzmi, ile ten Wielki Post trwa? Ile dni? Ale uwaga, to nie koniec pytania. I jakimi trzema dniami kończy się ten Wielki Post? No to teraz, ile dni trwa i czym się kończy? Chłopiec w niebieskiej bluzeczce, zapraszamy Ciebie. Brawa dla ochotnika. Poprosimy tutaj na środek. Najpierw poproszę, żebyś się przedstawił i powiedział, z której klasy jesteś. Mam na imię Miłosz, bo jestem z klasy PPD. Dobrze. Słuchajcie, ale już cichutko. I ile dni trwa Wielki Post? 40. Oczywiście, 40 dni. Brawa wielkie. I czym się kończy? Czy wiesz, jakie to są 3 dni, którymi kończy się Wielki Post? No, Wielka Niedziela to już możemy nazwać, że jest to Wielkanoc, ale przed Wielkim Piątkiem jest jeszcze Wielki Czwartek. Oczywiście, Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota. To są bardzo szczególne dni, w które już dzisiaj zapraszamy Was do kościoła. To nie tylko Wielkanoc obchodzimy, jest to oczywiście piękny dzień zmartwychwstania Pana Jezusa, ale też te 3 dni, które mówią o męce, o śmierci Pana Jezusa. A czy takie pytanie dodatkowe, czy wiesz, jak nazywają się te 3 dni? Tak razem mają taką nazwę? Nie pamiętasz, ale to jest takie pytanie dodatkowe. Myślę, że wielkie brawa dla Ciebie i nagroda. To jest taka specjalna naklejka naszego zespołu. No to Gosia. Słuchajcie, fajnie, że jesteście. Super wyglądacie. Mam do Was pytanie takie. Może coś trudnego. Wyglądacie mi na sprytnych gości. I chciałabym się dowiedzieć. Słuchajcie, były objawienia Pańskie, tak? Były objawienia Maryi również. I jedno z takich objawień Maryi wydarzyło się w Fatimie dawno, dawno temu. Najlepsze 100 lat. 100 lat. Kupa czasu. Najlepsze było to, że Maryja objawiła się dzieciakom, trójce młodych, fajnych ludzi, takich fajnych jak Wy. Kto pamięta imiona? Wow, chodź, jesteś super pierwsza, naprawdę, super pierwsza. Ja chciałam jakieś podpowiedzi, ale skoro nie muszę. Jak masz na imię, z której klasy? Hania i chodzę do 5E. Witamy Cię, Haniu. Odpowiedź brzmi, komu objawiła się Maryja w Fatimie? Franciszkowi, Jacyncie i Lucji. Genialnie! Brawa! Absolutnie brawa! Dziękujemy Ci bardzo. No słuchajcie, my zbyt proste pytania przygotowaliśmy. Jesteśmy tak dobrzy, że jutro chyba trudniejszy zestaw. No ale ja jeszcze z tych łatwych. Mówiliśmy o tych 3 dniach, które się nazywają Triduum Paschalne, Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota. Pytanie. W którym z tych 3 dni Pan Jezus ustanowił sakrament Eucharystii, Mszy Świętej? W którym dniu? Kogo witamy? Przedstaw się nam. Jakub Pankowski z 6B. Jaka jest odpowiedź? Wielki Czwartek. No oczywiście, wspaniale. Dla Ciebie nagroda z płytą DVD. Gratulacje. No i ostatnie już pytanie.
Kochani, Pan Jezus przebywając na ziemi czynił cuda. Przypomnijcie sobie teraz, otarzajcie umysł, jakie cuda Pan Jezus wyczynił na ziemi, a ja chciałabym od Was trzy. Cuda to są takie rzeczy nadprzyrodzone, czyli coś tak wspaniałego, co się wydarzyło. Zapraszamy. Piękna dziewczyno, śmiało. Twoje imię, klasa? Daniela Piąta D. Okej, no to lecimy z cudami Pana Jezusa. Powolutku, nie musi być po kolei, tak jak to się tam działo. Wystarczy, że podasz nam. Uzdrowił jedną dziewczynkę, która umarła. Super, wskrzeszenie, tak, dziewczynki? Zmartwychwstał. Łazarza, tak, wskrzeszenie Łazarza. Super. Właśnie. Rozmnożenie chleba. Ogromne brawa. Świetna robota. Słuchajcie, naprawdę jesteśmy pod wrażeniem. Jutro będą pytania troszkę trudniejsze, bo Wam bardzo dobrze idzie. Jeszcze przypomnę o tych pracach. Będziemy wybierać takie najciekawsze prace i one specjalnymi nagrodami zostaną nagrodzone. I teraz tak, uwaga. Kolejna piosenka nosi tytuł Jak to jest? Wyobraźcie sobie, że słyszałem kiedyś takie słowa, z którymi się tak nie do końca na początku zgadzałem, ale coś w nich jest. Ktoś mi kiedyś powiedział, że nie ma na ziemi ludzi niereligijnych. Każdy w coś wierzy. Każdy ma jakiegoś Boga, Bożka. Dla niektórych to może być władza, pieniądze, bogactwo, popularność, jakaś sława. Dla nas jest to Pan Bóg. I teraz chodzi o to, żeby o tym Panu Bogu jak najwięcej wiedzieć, bo taka historia króciutka, którą Wam opowiem. Graliśmy kiedyś w liceum rekolekcje, to było wiele lat temu. Gdzieś tam na południu Polski i przyszedł do mnie gość, no tak powiedzmy 17-18-letni, mniej więcej starszy, dużo od Was i powiedział mi tak, proszę Pana, ja tak naprawdę fajnie graliście, ale tak mi coś nie pasuje, bo ta nasza wiara tak się troszkę nie klei z tym, co przeżywamy, co teraz się na świecie dzieje, technika poszła do przodu, medycyna i tak dalej, różne rzeczy przeczytałem, oglądałem i tak to jakoś nie pasuje, taka ta wiara jest śmieszna, taka dziwna, taki samobony, powtarza się ciągle to samo, to tak dla mojej babci jest dobre. A ja mu wtedy powiedziałem, chłopie, a masz może w domu ubranko, które miałeś do pierwszej komunii, a kto z Was może ma jeszcze w domu ubranko z pierwszej komunii? No macie. A teraz tak, gdybyś teraz chciała założyć tę sukienkę, czy to ubranko, no będzie jakie? Za małe, za ciasne. I ja powiedziałem, chłopie, czy twoja wiara nie zatrzymała się na poziomie takiego dziecka do pierwszej komunii? Czy ty uczyłeś się o Panu Bogu, czy rozwijałeś wiadomości? On się przyznał, no nie bardzo. Mówię, no to spróbuj założyć tą ubranką, no będzie śmiesznie ciasne. Mówię, no właśnie, jeśli nie dbamy o rozwój naszej wiary, nie prosimy o nią, nie modlimy się za to, żeby Pan nas obdarzył silną, mocną wiarą, żebyśmy mieli odwagę dać świadectwo, przeżegnać się w McDonaldzie, kiedy zaczynamy jeść. Widziałem takich młodych ludzi, którym się nie wstydzili. To jest prawdziwy twardziel, który idzie pod prąd modą, który się nie wstydzi wyznać swoją wiarę. No i właśnie, jeśli mamy jakieś wątpliwości, pytania, to pytajmy, bo im będziecie mieć więcej lat, tym będziecie się bardziej wstydzić pytać, zadawać pytania. Macie katechetów, macie siostry, księży. Jak obejrzysz jakiś film, przeczytasz jakąś książkę, komentarz w internecie i coś Ci zaczyna nie pasować, to zapytaj, jak to jest? Proszę siostry, proszę Pani, jak to jest? Bo przeczytałam, oni się ucieszą, że chcecie się rozwijać, tak? I my zagramy teraz piosenkę pod tytułem Jak to jest? Co to wszystko znaczy? O tym, żeby nie bać się, nie wstydzić się zadawać pytania, szczególnie jeśli sprawa dotyczy naszej relacji z Panem Bogiem, naszej wiary. Posłuchajcie. Jak to jest?
piosenką wiąże się taka krótka historia, którą wam opowiem. Piosenka nosi tytuł W rytmie serca. Na pewno zdarza nam się czasami, chociaż o to coraz trudniej, słyszeć albo czuć bicie własnego serca, nie? Jak tak już wyjmiemy słuchawki z uszu, jak wyłączymy telefon, jak wyłączymy komputer i sobie tak wieczorem się położymy, no to przeważnie trudno jest o taką ciszę, ale czasami można usłyszeć, ale można też przyłożyć rękę i się czuje, tak? I wyobraźcie sobie, że każdy z nas ma określoną ilość, dokładnie określoną ilość tych uderzeń. Jedno jest pewne, z tej puli miliardów tych uderzeń ubywa. I jest pewne w 100%, że mamy ich mniej niż mieliśmy wczoraj, niż mieliśmy dzisiaj rano. Pan Bóg jeden wie ile. I teraz tak, żeby każdy dzień przeżyć tak, żebyśmy się nie musieli wieczorem wstydzić, to Gosia wam zaśpiewa takie właśnie parę rad, których warto się trzymać, żeby ten dzień wykorzystać, bo ten czas już nie wróci. On zawsze będzie istniał, to jest takie może trudne, bo my żyjemy w czasie i my zapominamy. My mamy wczoraj, dziś, jutro. A to, co było, to nam się zaciera, ale te rzeczy istnieć nie przestają. One będą już istnieć wiecznie. Jak teraz kiwniesz palcem, to kiwnięcie palcem będzie trwało już na wieki. My o tym zapomnimy, ale to wydarzenie istnieje, bo Pan Bóg, który żyje poza czasem, widzi od początku wszechświata do jego końca naraz wszystkie te wydarzenia i one zawsze będą istnieć. Chodzi o to, żeby wiedzieć, dokąd nasze życie zdąża, dokąd nasze życie prowadzi. I taka krótka historia. Człowiek starszy od was, bo 16-letni, no to koniec gimnazjum. Trenował breakdance. Ważył ponad 70 kg, więc trochę był przy sobie, ale potrafił podskakiwać na jednej ręce i kręcić się na głowie. Wiecie, o co chodzi breakdance. No i zdrowy, nic mu nie dolegało. Pewnego dnia, to się dzieje w Warszawie, na ulicy Nowej, kolega mi opowiadał, w wielkim blokowisku. Przyszedł do domu, usiadł w swoim pokoju i nagle jego serce, wiecie, przestało bić nagle. I teraz posłuchajcie. Przyszedł ojciec, zaraz przystąpił do reanimacji. Przyjechał pogotowie, które było kilka ulic dalej. W ciągu minuty przyjechali. Niestety nie udało się go uratować. Okazało się, że miał jakąś tak wrodzoną wadę serca, która nigdy niczym wcześniej się nie objawiało. Mnie to tak wstrząsnęło, ta opowieść. I napisałem właśnie piosenkę, która się zaczyna takim dźwiękiem takiego urządzenia, które się nazywa kardiomonitor, który nam przypomina, że te uderzenia są, jest ich coraz mniej w naszym życiu, żeby się tego nie bać, ale w każdym razie żyć tak, żebyśmy się nie wstydzili żadnej chwili, żadnej sekundy naszego życia. Posłuchajcie W rytmie serca. Yeah.
ocalić, albo posłuchać sobie po prostu, bo fajne są. Testimonium jest na YouTubie. I również jest na stronie głównej www.testimonium.pl. Możecie tam zajrzeć. Na naszym Facebooku będą zdjęcia ze wczorajszego koncertu i to już za kilka godzin. Będzie również filmik, też za kilka godzin. Dziś wieczorem będziecie go mogli zobaczyć już w internecie. Zapraszam serdecznie. Ja nie wiem, chyba jeszcze mamy parę minut. Jeszcze mamy parę minut. 5 minut mamy. Słuchajcie, zdążyłem jeszcze zagrać piosenkę pod tytułem Niebieska. Ona jest o wielkiej pralni. Ona jest o wielkiej pralni, ale nie takiej, gdzie bierzemy ubranka, bo wszyscy macie super ciuchy. Wiecie, jak ktoś ma kiepskie, to się mówi, ale masz fajne ciuchy, ile ważyły. Ale to tak, na marginesie. W każdym razie wszyscy mamy ładne ubranka, wybrane, czyściutkie, ale jak jest naszą duszą? Człowiek to nie tylko jest to, co widać, ale jest chyba bardziej to, czego nie widać. Więc warto sobie też zadbać o to, żeby nasze serduszko, nasze sumienie też wyczyścić. I to jest tak, im jesteśmy dalej od Pana Boga, tym, jakby to porównać, mamy pokój i żarówkę, taką malutką żaróweczkę z latarki. Czy w tym pokoju widzimy, jak jest brud pajęczyny na ścianach? No nie widać, bo to światło jest małe. Jak tam włożymy taką żarówkę 1000-watową, taką jak tutaj świeci na nas, jak sobie się odwrócicie, to świeci mocno, to wtedy widać każdy pyłek. Im człowiek jest bliżej Pana Boga, tym widzi więcej, ale to nas nie przeraża. To po prostu pomaga nam poprawić pewne rzeczy, zobaczyć, co tam jeszcze wymaga naprawy. A ze spowiedzią jest tak. Nagrzeszymy, przecinamy taką linę, która nas łączy z Panem Bogiem. Spowiedź święta wiąże tę linę. A my znowu, ciach, przecinamy relację z Panem Bogiem poprzez grzech. Spowiedź znowu wiąże. I co się z taką liną dzieje? Jest coraz, no, krótsza. Więc każda spowiedź nas do Pana Boga przybliża. I zachęcamy, bo będzie okazja, bodajże w środę, o tym jeszcze Wam siostra powie, do tego, żeby taką wielką pralnię w swoim sercu zrobić, żeby popatrzeć, co tam jest do poprawy, co trzeba się zbliżyć do tego światła Bożego, żeby się dowiedzieć, co tam mamy do posprzątania. A my zagramy za chwilę piosenkę Niebieska. To już będzie piosenka ostatnia dzisiaj w czasie tego spotkania. Jeśli spotykamy się jutro i w środę. A za chwilę piosenka pod tytułem Niebieska. Oh,
Zanim jeszcze się rozejdziemy, jeszcze chwileczkę. Prosimy, nie rzuca się już niczym, dobrze? Poprosimy teraz, żeby Pan Bóg wszystko to, co tu było powiedziane, co usłyszeliśmy, co zaśpiewaliśmy, żeby zostało jak najdłużej w naszych głowach i żeby nam wtedy się przydało, kiedy najbardziej będzie nam potrzebne. Powstajmy. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy Wam serdecznie za dzisiaj. Zapraszamy na jutro. Plakaty można tam położyć. Spokój, że ktoś ma z sobą plakat.